woda to jest jeden z najprostszych składników, które podajemy w naszej hodowli. Najprostszy i zarazem najbardziej skomplikowany, ponieważ wielu hodowców nie zdaje sobie sprawy, jak ta woda wpływa na całą naszą hodowlę, na całe nasze stado, którym się zajmujemy. Przypominam tylko, że woda uczestniczy w każdym procesie życiowym. Woda zajmuje się termoregulacją naszych ptaków, podaje składniki odżywcze naszym ptakom, uczestniczy w lęgach, w budowie. Wodę potrzebujemy do praktycznie każdego cyklu, jaki występuje w naszej hodowli. Dlatego wypada moim zdaniem coś o tym powiedzieć, żeby ludzie zdawali sobie sprawę, jak zadbać o tą wodę i jak postępować. W mojej hodowli staram się dbać o czystość poideł. Przede wszystkim stosuję dwa poidła. Jedno jest wiszące, które schnie sobie gdzieś na klatkach, jedno jest w użytku. Raz w tygodniu prowadzę aktywną dezynfekcję poideł. Na zasadzie mycia lub też odkażania w jakimś środku typu F10SC. Polecam ten środek, ubija praktycznie wszystko. Ponadto staram się stosować zakwaszacze do wody. Podaję 2-3 razy w tygodniu zakwaszacz do wody. Jakby Państwo sobie zastosowali, taki będzie tak naprawdę, tylko trzeba sobie zmierzyć pH wody i ustalić dawkę na 1 litr czy na pół litra, zależnie ile Państwo tam zużywacie tej wody. To jest dosyć istotne, bo czasami można zejść tą graniczną wartością pH trochę niżej. Są różne środki tak naprawdę na polskim rynku, które w różny sposób zakwaszają nam wodę. Żeby sprawa była jasna i klarowna, jeżeli ja podaję na przykład w moim cyklu hodowlanym zakwaszacz, to podaję go sam. Czyli woda plus zakwaszacz i nie dodaję żadnych witamin do tego, ponieważ zakwaszacze mają tendencję do wybijania tak jakby witamin z wody. Źle wpływają nawet na 100% na witaminę A, dlatego podaję to całkowicie osobno. Nie podaję też probiotyków do wody w momencie, w którym podaję zakwaszacz, chociaż zakwaszacz ma bardzo dobry wpływ na rozwój bakterii probiotycznych, ale to jest zupełnie temat na inny filmik, bo trzeba by głęboko sięgnąć gdzieś w otchłań wiedzy z zasady rozwoju bakterii tych pożytecznych dla naszych ptaków. Oprócz zakwaszania wody acidomidem, awidresem, octem jabłkowym, staram się także dbać o utrzymanie higieny tej wody w momencie, w którym podaję witaminy. Ja też nie mam tyle czasu, żeby dziennie tu przychodzić i zmieniać dwukrotnie wodę, dwukrotnie mieszać witaminy. Stosuję jakby jonizatory do wody. Nie wiem, jak to się fachowo nazywa. Jest to z firmy Tolison, taka niebieska butelka. Ci, co hodują gołębie, na pewno to znają. I to pozwala mi utrzymać tą wodę, że tak powiem, dobrej kondycji higienicznej. Nie wiem, czy to jest poprawne określenie, ale niech już tak zostanie. W mojej hodowli staram się używać tych poideł kropelkowych. Są rewelacyjne moim zdaniem, jeżeli chodzi o utrzymanie higieny samej wody. Ptaki pobierają sobie kropeleczkę, nie zostawiają tu żadnego pokarmu. Samo utrzymanie tego i wymycie wydaje mi się prostsze dużo, niżeli zwykłego standardowego poidła, no bo ponieważ płuczemy, dezynfekujemy, robimy cokolwiek, a tu wyciorem możemy wjechać sobie, są tylko specyfikowane wyciorki i wyczyścić to. Nie ma tu najmniejszego problemu. Jedyny problem, jaki tam zauważyłem podczas tam 2 lat użytkowania tego, że jeżeli coś podajemy do wody, co ma tendencję do zmiany napięcia powierzchniowego wody, no to wlewamy i wylatuje, nie? Ale tak poza tym, wszystko jest dla impluza tego poidła. Jeżeli ktoś mi mówi, że ptak nie będzie miał z tego pić, naprawdę wierzcie mi, nasze ptaki są inteligentne i one widzą tutaj to. One nie są ślepe. Przede wszystkim zdrowy ptak jest ciekawski. I on zawsze, jeżeli coś nowego dajemy, to on jest pierwszy, żeby to zobaczyć i zweryfikować, co to jest. Ja też to gdzieś przywiozłem z Portugalii chyba, w ten sposób pojenia.
Widziałem to wcześniej we Włoszech i zdaję to w 100% w mojej hodowli egzamin. Opadawanie wody i utrzymanie czystości samych tych poideł, więc ta woda nie ma tendencji do takiego szybkiego psucia się, jak to miało miejsce wcześniej. No i wiadomo, przy zwykłym poidle, jeżeli damy zbyt blisko żerdzi poidło, no to jest tendencja, że no, tak zrobi do tego kupę, nie? Czyli no już mamy przekaz bakterii dalszy. Jeżeli mamy na przykład na wojlerze, no to już jest, robi się większy problem, jeżeli tak ma koktydiozę. To jest szereg rzeczy, które trzeba by przemyśleć podczas podawania wody i całej hodowli. To, co bez wątpienia musi wybrzmieć w tym odcinku, w tematyce samych poideł, jest to, co wytwarza się czasami na naszych poidłach. Chodzi tutaj o taką śliską powierzchnię, która często gęsto się gdzieś pojawia na poidłach. To zazwyczaj jest, jak się nie zmienia wody codziennie. Ta śliska powierzchnia nazywa się biofilmem. No i to jest tam, jakieś tam bakterie się już wytwarzają na styku, tam powiedzmy plastik, woda. To są bakterie korzystne, nigdy tego nie sprawdzałem, ale to nigdy nie dopuszczam takiej sytuacji, żeby się to wytwarzało. Dla eksperymentu można sobie to przeprowadzić, zobaczyć, jak to się szybko wytwarza, zwłaszcza w temperaturach wysokich, gdzie ten potencjał do namnażenia się tych bakterii jest, no powiedzmy, olbrzymi. Dlatego ja stosuję w swojej hodowli dwa rodzaje poideł, czyli jedno pracujące, jedno schnące, no i cały czas bieżącą dezynfekcję, która chroni mnie przed namnażaniem się tych patogenów, tych grzybów, tych bakterii. Tak się jeszcze tutaj samych poideł i tego biofilmu. Cały ten biofilm to nie jest jakaś pożyteczna mikroflora bakteryjna, która będzie super wpływała na nasze ptaki. Proszę Państwa, mamy XXI wiek, nie wierzmy w takie rzeczy, że coś, co się tu ma wytwarzać na zasadzie odstania, jest w jakikolwiek sposób dobre dla naszych ptaków. Idźmy do przodu z hodowlą, nie wierzmy w takie dyrdymały, dbajmy o higienę, bo to jest najważniejsze. Zdrowe ptaki są drogą do ogromnego sukcesu. Jak ja podaję wodę? W mojej hodowli wodę podaję praktycznie codziennie, przede wszystkim świeżą. Nie ma takiej możliwości, że gdzieś woda będzie stała dwa dni, zwłaszcza w okresy letnie, wiosenne, późno jesienne, gdzie te temperatury są jeszcze wysokie i ta woda naprawdę szybko się psuje. Zimą troszkę jest inaczej, bo to jednak nic się na mnie w tej wodzie nie namnaża, ale dziennie rano odlewam gdzieś sobie wodę do filtra, z kranu bezpośrednio, odfiltruję ją, no i podaję ptakom. Czy z zakwaszaczem, czy z witaminami, czy dodaję do tego coś jeszcze. No, wszystko zależy od swoich własnych wewnętrznych potrzeb. Zalecam wszystkim podawanie wody i wszelkiego, co podawają do tej wody, robić to schematycznie. Czyli nie, że dzisiaj się obudzę i dam na przykład to. Przyjąć sobie pewien schemat hodowli, bo dużo rzeczy się tak naprawdę podaje w wodzie. Chociaż jak się robi ciepło, to ja już przechodzę bardziej już na karmę jajeczną i na karmę zwaną mokrą, gdzie podaję te witaminy już do karmy mokrej w większym stopniu, niżeli bezpośrednio do wody. Dla wielu hodowców tak częste zmienianie wody, no jest, tego co słyszałem, dosyć dziwne. Zwłaszcza tych starszych hodowców, oni co dwa dni, co trzy dni zmieniają wodę. Mam paru znajomych, którzy ode mnie brali szczegóły i pierwsze, co powiedziałem im podczas zakupu tych ptaków: panowie, woda codziennie świeża. Codziennie musi być woda świeża i starajcie się zakwaszać tą wodę. Dlaczego tak napieram na zakwaszanie? Przypominam, że zakwaszanie wpływa bardzo dobrze na sam proces trawienia. Chociaż żołądek ma tam swoje pH, aczkolwiek utrzymywanie odpowiedniego pH w wodzie nie dopuszcza do rozwoju wielu bakterii. Część bakterii rozwija się w środowisku zasadowym, no tu już to eliminujemy w tym momencie tak naprawdę. Grzyby też potrzebują innego pH niżeli te kwaśne, z tego co się orientuję. I przede wszystkim utrzymanie, zakwaszanie pozwala utrzymać tą kwasowość jakby żołądka i jelit w jakimś tam stopniu, moim zdaniem. Bo na przykład przy podawaniu bajkoksu, co też pewnie wielu może zauważyło, jeżeli tego nie robiło, bardzo często bajkoks prowadzi
do megabakteriozy. A to wynika właśnie z tego, że mamy nadmierną ilość tej megabakterii gdzieś tu skupionej w tych żołądkach u ptaka i ona się potem nadmiernie rozwija, a sam bajkoks jako tako zmienia pH wody na 9, czyli jest stricte zasadowy. Więc jeżeli systematycznie cały czas pracujemy z ptakami i mamy swój schemat podawania tej wody, zakwaszania jej i utrzymywania tej higieny wody, to potem przez jakąś kurację, przez jakieś wpadce większej przechodzimy przez nią, wydaje mi się, lekko. Tak przynajmniej z mojego doświadczenia wynika. Tak teraz praktykuję i od kiedy podjąłem taki rygor sanitarny, powiedzmy, czyli dbam o tą wodę, o te poidła, z uporem maniaka już powoli, odeszło mi wiele chorób. Bardzo dużo chorób mi odeszło. No ja się z tego powodu bardzo cieszę. Drodzy hodowcy, pasjonaci, w ramach takiego szybkiego podsumowania chciałbym Was zaprosić do dbania o higienę wody, o higienę poideł, do zakwaszania tej wody, do podawania z witaminami jakiegoś dodatkowego środka, który utrzyma nam tą wodę w dobrej kondycji, że tak powiem. Jeżeli nie macie, to zmiana tej wody dwa razy dziennie, żeby ta woda po prostu nie miała tendencji do tego, żeby się zepsuć podczas tych upalnych dni, bo te upalne dni tak naprawdę za chwilę do nas przyjdą i ta woda będzie miała tendencję do bardzo szybkiego psucia się, zwłaszcza z witaminami. Niech Państwu przyświeca zasada 3 razy H. Higiena klatek, higiena karmy i higiena wody, która jest bardzo istotna, bo przypominam, woda to życie. Niekoniecznie takie dobre dla naszych ptaków. Oczywiście, jeżeli o nią nie dbamy w odpowiedni sposób. Jeżeli komuś się spodobał ten filmik, zapraszam do subskrypcji i zapraszam do lajkowania, do komentowania. Jeżeli ktoś ma jakiś pomysł na jakiś filmik, chce, żebym coś opowiedział na temat mojej hodowli, zapraszam. Komentarz zostawić, postaram się w wolnych chwilach odpowiedzieć i coś nakręcić. No nie pozostaje mi nic innego, jak życzyć Państwu pełnych gniazd, bo jesteśmy, że tak powiem, na przedciągu sezonu lęgowego. Mam nadzieję, do usłyszenia, do zobaczenia.